Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj ponownie palionowo. Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście na samym starcie, żeby tak pięknie rozpocząć ten, prawda, odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę, ponieważ łapka w górę to jest bardzo ważna rzecz. I jak zostawić łapkę w górę, to ja będę szczęśliwy, to wy będziecie szczęśliwi, bo naprawdę, jak zostawić łapkę w górę, to automatycznie jest plus 10 do szczęścia. Więc jeżeli chcecie być szczęśliwi, to zostawcie łapkę w górę. No, oczywiście żartuję, ale możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi to naprawdę mega mi to pomoże, a dodatkowo możecie wbić również na mój kanał Szybson Plus, ponieważ tam odcinki są codziennie o godzinie 14:14 i są bardzo fajne odcinki, ponieważ możecie oglądać sobie tam jednego bloka, możecie sobie oglądać jakiś Minecraft, ale a na przykład dzisiaj wleciał odcinek, w którym jadłem, prawda, o, mogę wam pokazać nawet co jadłem. Tu, patrzcie, takie coś, patrzcie ile tego jest, więc jak chcecie zobaczyć jak było jedzone, to jest, prawda, na kanale Szczypson Plus, zapraszam serdecznie. Ale dzisiaj tutaj nie będziemy gadać o donatach ekipy, tylko dzisiaj skupimy się na innych bardzo ważnych rzeczach, które są tutaj bardziej takie, wiecie, palionowe, bo tutaj na tym kanale palionowo, to jest po prostu, wiecie, myk. Tylko i wyłącznie palionowo, tutaj się skupiamy na tym, co tutaj się dzieje, bo tu się tak dużo dzieje, że nie można sobie nawet tego odpuścić, wiecie. A na plusie to tam po prostu sobie kombinujemy, tam się pojawiają różne filmy, na przykład jutro będzie jeden blok, pojutrze będą kulki znowu, tak jak co piątek, później znowu będzie jakiś jeden blok i może jakieś inne rzeczy, no więc no serdecznie zapraszam, bo po prostu, nie wiem, już nie wiem jakie mam reklamować bardziej tego plusa, wiecie, bo... Jest tu jakaś skrzynka, dobra, zaraz do niej przejdziemy, ale nie wiem już jak mam bardziej reklamować tego plusa, no bo po prostu, jakby wiecie, on idzie świetnie, ja jestem mega zadowolony z tego jak ten plus idzie, jest was tam coraz więcej, no ale wiecie, tak muszę tam czasem coś pogadać o tym jednym i drugim. Dobra, nieważne, skończmy temat gadania o plusach i o innych takich rzeczach, skupmy się na tym co tutaj mamy. Mamy znowu książkę, domyślam się, że to będzie coś od Yetiego, ja już mam masę tych skrzynek od niego, patrzcie, ja, jak wejdę do jakiejś skrzynki, ja tu mam masę skrzynek na pewno, może nie tu, ale gdzieś... Gdzieś odkładałem te skrzynki, także ja miałem ich strasznie... O, tu widzicie, 6 jest ich. Bo on mi ciągle daje te skrzynki przed tym domem, zawsze w tym samym miejscu. Tak, żeby nie wejść na chatę, a żeby mi dać. I chyba więcej tych skrzynek miałem jeszcze, aczkolwiek już... Już nie kojarzę. Dobra, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Skupmy się na tej książce, co tutaj jest napisane, bo to jest bardzo ważne. Dobra, uwaga, patrzymy. Nie dokonałeś wyboru, więc musiałem sam zdecydować. Milki i Palionka są w więzieniu w miejscu, którego nigdy nie znajdziesz. Krok po kroku i Palionowo w końcu będzie moje. Nie, no widzowie, ja po prostu nie wytrzymam z tym frajerem. Dobra, wiecie co? Ja mam taki pomysł, bo ja się umówiłem dzisiaj w ogóle z Bzykiem, bo wiecie, wszyscy już mają elytry na tym palionowej. Ja nie mam żadnej elytry i mnie po prostu smutno. Mnie jest po prostu smutno, że ja nie mam elytry, wszyscy tak normalnie śmigają sobie w niebiosach, a ja muszę na piechotę łazić. Mega mnie to denerwuje, więc ja w tym momencie lecę do Bzyka. Tu w ogóle trzeba jakąś ścieżkę dodatkowo zrobić, bo tutaj nie ma w ogóle przejścia tutaj, tak? Ja zawsze biegnę tym polem, nie wiem czemu, a tutaj ścieżka, wiecie, zupełnie inaczej prowadzi. No ale nieważne, dobra, lecimy do Bzyka. Mam nadzieję, że Bzyku... Co tu robi kot? Podejrzane. Witam, Bzyku. Co tam o, u ciebie? O, siemaneczko. Witam cię. Co tu robi kot? No właśnie. No, ja tam... no wiesz, no bo koty się respią przy wieśniakach, nie? No i... Serio? No. Ale, jak masz wioskę, Mareczek, czekaj, muszę ci zadać bardzo ważne pytanie, chodź. O co chodzi? Lubisz koty? Kotki? No, nawet sobie o swoje. Dobra, dobra, ale czekaj. Gdzie masz oswojonego kota? On jest oswojony w farmie creeperów, bo wiesz co, bo mi się przydał, niestety. Okej, okay, rozumiem. Ja sobie podróżowałem po Palionowej, widziałem tą farmę tam, widziałem. A, serio? To jest taki klocek? Tak, właśnie się zastanawiałem, co to jest, mówię, idę tam zobaczyć to i widziałem właśnie ten i mówię, no kurczę, nieźle. No to tak, no takie wykorzystanie kotów to ja rozumiem. Sprawdziłeś, no właśnie działa? Nie wiem, działa czy nie działa? Nie działa! Nie wiem dlaczego nie działa, ale coś mi popiłem, nie działa. O nie, no dobra, no trudno. Słabo w każdym działa. Razie, no nie wiem, ja nawet nie wiem, ja pierwszy słyszę o takim mechanizmie, który wiesz, creepery ściąga, no ale może wiesz, może musisz coś tam poprawić, udoskonalić pomysł i może to będzie lepiej działało, nieważne. Uda mi się na pewno. W każdym razie ja dzisiaj do ciebie nie z tym, ale jak już jesteśmy przy tych kotach, to jeszcze miałem ci zadać pytanie, bo sobie przypomniałem, psy czy koty? No, mi to jest obojętne, pszczółki, wybieram pszczółki. Pszczółki? No pszczółki, no dobra, pszczółki. Dobra, no niech ci... A dobra, co? A pszczoły czy osy? No nie, no pszczółki, chłopie. Dobra, a szerszenie czy osy? Nie wiem, co to jest. No nie, jakie pytanie, no jest najlepsze. Osy, bo są mniej tego, mniej agresywne. Tak? Na pewno, no, jesteś pewien, że osy, no. ale właśnie szerszenie. A uwaga, znaczy... a bąki, a nie, czekaj, nie bąki, to trzmiele czy osy, bąki, nie, trzmiele. Bąki czy trzmiele? Nie no, ja, słuchaj, ale nie, bo chodzi o to, że mi się wydaje, że szerszenie better. Bo mimo, że jest większy, to chyba on nie jest takim szkodnikiem jak osa. A, mówisz?
No, a powiedz, tak, jadłeś kiedyś drożdżówkę w lato? Tak, jadłeś kiedyś... atakuje, a to nie jest tak, że osa cię atakuje, jak jej coś zrobisz, a szerszeń cię atakuje, jak se idziesz bez powodu? Przez park. No, no. Nie, ale jadłeś kiedyś drożdżówkę tak w lato, na przykład gdzieś, będąc? Tak, jadłem, ja wiem, i osy i co, są, no, no. I osy latają, a widziałeś kiedyś szerszenie latające przy drożdżówkach? No nie, no nie, no, widzisz. To też jest prawda. No, kogo tu bardziej lubisz? No ja wolę szerszenie, bo... Z tego można by było słuchaj, to prawda. Ja raz miałem szerszenia w domu i mój tata po prostu poszedł, wziął laczka, przywalił bombę i koniec. O nie! A osa? Os jest masa po prostu, jeszcze się usiedlają w dachach. No ja os bardzo nie lubię, ale pszczółki są git. Ale szerszenie to samo, szerszenie też się osiedlują, gniazda zakładają w dachu. Ale jako, że szerszeń jest większy, to jest ich mniej troszkę. A os jest strasznie dużo. Dobra, nieważne, No nie ma to znaczenia. Po co do mnie przyszedłeś, czy co nie? Tak, ja przyszedłem do ciebie, ponieważ potrzebuję elytrę. O, elytra. Powiedz, że masz jakąś na zbyciu. No ja mam elytrę zenchantowaną, piękną, ładną. No ale nie, mam na myśli jakąś dodatkową taką, której nie używasz. Dodatkową. Czekaj, znajdę coś w magazynie, chwila, może poszukam, ale muszę się najpierw zapytać, co mi za to dasz, bo wiesz, elytra to nie jest tutaj jakiś... Dobra, czekaj, okej. No? Ostatnio byłem u siebie w domku i widziałem jakąś skrzynkę, no. Tam było napisane na tablicy coś, że dam ci 10 jaksów, coś tam, no. No to co? Ale nie, no szybszą tak naprawdę, łap tą elytrę, jest troszeczkę zniszczona, żeby widzowie przed nie chwilą, mówili, że ja... Przed chwilą chciał po prostu mnie na kasę nie, tu wziąć. Nie, prawda, patrz jaki prezencik dostajesz, 22 fajerwerki jeszcze ci dam, bo słuchaj, ja widzowie mogę, to ale mówią, że dziecka. Jakiś zły jestem, że ja tylko na kasę lecę, nieprawda, już proszę, za darmo, jestem po prostu charytatywnie, nie, ci no, jeszcze fajerwerki. Wiesz co mogę ci dać? Bo pewnie tego nie masz. Masz. Może ci się przyda. Dzięki. Będziesz mógł. Ty w ogóle nie przykładasz tego do oka. Ty, a rzuć mi, pokaż mi to jeszcze raz na chwilę. Ja trochę jakbym coś tego, jak tak, coś tutaj... Tak, a ja przykładam do oka, bo nawet nie zwrócę na to uwagi nigdy. Idealnie. No tak ledwo, tak ci po tak? Bokiem. Weź sobie zobacz na F5. Ale tak widać, no. Jakbyś... Zaglądam. Ale no bliżej byłem ja niż ty. No tak, bo ja mam zęba, wiesz, w Minecraftie i w prawdziwym życiu, ja tutaj widzisz. Ja tu se trafiam do policzka, ja lubię w policzek trafiać tutaj. Patrzysz na świat przez policzek. Dobra, tak, słuchaj, ale też jestem tutaj też w innej sprawie. Ogólnie sytuacja jest niekolorowa, bo Yeti tam zamek miał, widziałeś? Jest zamek Yetiego, no i o co chodzi z tak, tym zamkiem? Tak, i właśnie też między innymi po to potrzebuję elytrę. Dostałem dzisiaj taką książkę, patrz. Pokaż. Pamiętasz, jak ja miałem dokonać wyboru dotyczącego tego, czy chcę uratować Milki, czy przyjaciół? No, co? To on mi powiedział, że nie zdecydowałem się, nie podjąłem decyzji i on po prostu sam podjął decyzję i porwał Milki. I ona prawdopodobnie gdzieś tam jest po prostu, nie? I dlatego chciałem dzisiaj się ciebie spytać, czy masz ochotę się tam ze mną przejść. Wiesz co? Tak, mam ochotę się z tobą przejść. Musimy uważać, żeby tego nie wkurzyć. To wiesz co powiedziałeś tak na zasadzie, wiesz co? Mega mi się nie chce. Nie, bo wiesz co, bo tak mi się, bo dobrze mi się mieszka. Ja już tego Yetiego mam dosyć, ale z tobą zawsze rozumiem. W stanie. To dawaj, to będzie moja pierwsza podróż elytrą w tamtą stronę w ogóle. No, pierwszy lot, uwaga. Czy ja pamiętam, jak się latało? Zdrowało. O, let's go. Dobra, lecimy w takim razie w tamtą stronę. Wiesz, gdzie to jest, nie? Wiem. Co? Byłeś tam, czy ci nie było? Ja byłem tam z Dave'em wczoraj. Okej, dobra, czyli wiesz, gdzie lecieć. Tak wiem, gdzie lecieć, No i właśnie chciałbym ten zamek z tobą przeszukać, bo może będziesz, wiesz, może rzucisz jakimś swoim okiem, nową perspektywą, a muszę ci coś pokazać jeszcze, czego nie pokazałem ci, bo nie było kiedy, a Dawidowi to pokazałem, bo ja to odkryłem tam. I no, to musisz zobaczyć. Serio? Koniecznie, no. Musisz trzeba to zobaczyć. Bo tam Yeti coś tam skrywa. Coś mnie zlagowało mnie coś. No dobra, czekaj. O, widzę ten zamek już, dobra, lecę już do niego. Ogólnie mało tych jak się robi fajerwerki? Fajerwerki potrzebujesz jeden kawałek, czy tam chyba trzy, potrzebujesz kawałek trzciny i potrzebujesz kawałka creepera, tego co z creepera. A, rozumiem, dobra, no to będę musiał w takim razie poćwiczyć sobie ten crafting. Okej, wchodzimy do środka. Ogólnie jesteśmy sami na serwerze, więc w sumie możemy się czuć swobodnie, raczej tu nikogo tak, nie będzie. No tak, o ile ja ci zaraz nie wbiję, nie, ale raczej nie powinien. Tak, no oby nie. Dobra, chodź tutaj na dół, muszę ci coś pokazać, bo to jest tak, naprawdę dziwna akcja tutaj w tym miejscu, patrz. Pokaż, idziemy. Stanąłem sobie tutaj ostatnio z Dave'em i patrzę sobie na te tabliczki, nie? I widzisz coś podejrzanego? Jakie tabliczki? Gdzie ogólnie, tabliczki? Tu, nie tabliczki, tylko na te biblioteczki. Pomyliłem słowa. No, tak czekaj, patrzę, obserwuję. Rozejrzyj się, no, czy widzisz coś podejrzanego. Jakieś łańcuchy tutaj są. Ale nie, na biblioteczkach, już konkretnie biblioteczki. Czekaj, no nie widzę. Nie widzisz? Co jest na biblioteczkach? Ty nic patrz. Nie widzę. Dobra, chodzi o tamtą ścianę, tamtą.
Która? Tamtą ścianę, czekaj, no. Wezmę sobie tego, lornetę. Ty! Widzisz to? Widzisz to? No. Ta lorneta jest dobra, ta lorneta jest git, lorneta jest git. Dobra, ja patrz, idę tutaj i klikam w tą dźwignię i zobaczę zaraz, gdzie to się otworzy. Tylko słuchaj, słuchaj, pokazuję ci to, mimo że wczoraj z Dawidem powiedziałem, że ci tego nie pokażemy, ale pokazuję ci to jednak. Czemu? No bo dobra. Nie wiem w sumie, to było takie, wiesz, że po prostu myśleliśmy, że lepiej, żebyś nie wiedział. Przecież o tym. Myślałem, że współpracujesz z nimi, jak nie. No nie, patrz, gdzieś tam się otworzyło na schodach. Wow, ej, faktycznie. O, zapraszam. A jak to się zamyka, czy to trzeba kliknąć tą dźwignią? No to trzeba, tam dźwignię znowu trzeba kliknąć. Odhaczyć, więc po prostu trzeba wejść, zrobić co trzeba i wyjść. Dobra, nie ma Yetiego, więc znowu no nie ma, więc na chillu na razie, ale patrz, no tu jest znowu, patrz, i tu są klatki. On tutaj przygotował klatki i jest idealnie 6 klatek, czyli tyle ile nas jest. Ponieważ podliczmy, ja, ty, to już 2, Dave 3, Palion 4, Milki 5, Palionka 6. I 7 jest Yeti. A tu jest 6 klatek, czyli Yeti po prostu nie wziął pod uwagę tego, że będzie w klatce, ale wziął nas pod uwagę, że my będziemy w klatce. No i widzisz nie, to? Co ja o tym sądzisz? Ale tutaj będzie się palić ten... Nie, to my się będziemy tutaj palić. No właśnie, to chyba jest wędzenie nas, wiesz? To ty, tak wygląda trochę. On chce nas usmażyć, ty, to nie są żarty. Weź, ja nie wiem. Wiesz co, którą klatkę byś... Jak już byś musiał być w jakiejś klatce, którą byś wybrał? Ja bym wybrał najbliżej wyjścia, bo ja coś czuję, żebym wyszedł tutaj i jak najdalej... A którą klatkę byś dla Dawida stał? A dla Dawida? Dla Dawida tą tutaj, żeby się spalił, bo mnie zabija cały czas i w ogóle torturuje mnie na każdym odcinku. To dla Dawida. Dobra, a dla Paliona która klatka twoim zdaniem idealna? A dla Paliona to już jest, to też jakaś, to ze mną, Palion ze mną, żebyśmy szybciej... Ale koniecznie dla Dawida ta, tak? Na pewno, na stówę, ja jemu zapłacę, żeby Dawida tutaj, żeby prankę na Dawidzie zrobił. A to jest, po pierwsze, najcieplej jest z niej, bo jest najbliżej ognia, a i po drugie jest tutaj najbardziej zaczarzone, widzisz, ten dym? No, w żadnej klatce tak nie jest dużo. Tak, bo one są wyżej od siebie. No, tylko w tej w sumie jest tak. Wreszcie w ogóle nie ma. Dobra, że no. Ja tutaj podchodzę, to mnie... Nie. Aż mdli, nie? Aż mdli w oczy. No, po ja powiem tak, to już aż by była przesada po prostu tam Dave'a wrzucić. To już jest dokładnie, naprawdę no. jakaś... Ale ogólnie, jakaś, wiesz, nie mam totalnie pojęcia, gdzie tutaj mogą być uwięziona Milki, ponieważ Palionka to słyszałem, że ona jest na najwyższej wieży tam jakby uwięziona. Tak, ale tak, no. Milki? Nie widziałem jej tu totalnie i nie ja mam pojęcia. Kręcę. Halo, Emilia! Emilia! Ewentualnie, wiesz co, można by było szukać jakichś przejść w, nie wiem, tu na przykład. O kurde! Łożesz ty! Ty, coś tam znalazłeś. Co to jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, ty, chodź tu zobacz. Dobra, to mi się wydaje, nie no, tutaj z Dave'em byłem chyba, jak się nie mylę. Tak? No. Masz pochodnię jakąś? Nic nie widzę. No, mam. Dawaj, nic nie widzę tu totalnie. O! To, byłeś tu? No, Dave tutaj. Okej, dobra, bo już myślałem, że coś ten, dobra, czyli to jest... Że coś to już... odkryłeś, nie tego, że to już może być ten. No, że tak. Myślałem, że to coś z Emilią będzie właśnie, a właśnie nie, czyli to jest wasze. A o co tu chodziło w ogóle? Może i tutaj wydaje wam się słaby, ale jestem wiele światów, na których właśnie... będę o wiele... Lepiej mnie... nie prowokujcie, dajcie mi odejść. Dobra, nie co wiem, dziwne to jest totalnie, co nie wiem. Co sądzisz? Co mam o tym sądzić? Nie wiem, szczerze. Nie wiem, mam... No, a co Dawid o tym sądził? No Dawid sądzi o tym, że no powalona sprawa, ja też no, myślę, no, że wiesz, to coś... jest powalone, ale dobra, no nie wiem, no w każdym razie... W ten sposób, ale patrz jak to śmiesznie było, no jakiś sekrecik, cyk, rozwala pierwszą biblioteczkę. Tak, ale ofera, wiesz dlaczego ona mi się najbardziej rzuciła w oczy? Bo tutaj jest deska i po prostu tak jakoś wizualnie mi pasowało, żeby tu coś było dalej, właśnie, nie? Właśnie też dlatego wydaje mi się właśnie Dave użył tego, znaczy to rozkopał. Czekaj, no jakby się miał tak zastanowić, gdzie jeszcze mi tutaj pasuje, to na przykład no pasuje mi też tutaj, zamiast tego, no ale tu nie ma, no. Tu tutaj nie, w ogóle tu generalnie nic. Chyba już tutaj nie ma żadnych sekretów, bo by ktoś znalazł już, ale... Czekaj, no ale skupmy się, tak przemyślmy to, bo skoro wiesz, tutaj są takie rzeczy zrobione. Czekaj, no to wygląda podejrzanie, to wygląda podejrzanie. No. Tu nie, tam jest kopalnia po prostu, ale dziwne. Nie, dobra, czyli tutaj, a tu? Nie, no bo to będzie tuż przy tym, to nie. Nie, bo tu za blisko, tu już za blisko. No a tu na dwa? Też nie. No to też. No nie wiem, stary, a tu w dół? Ja... O kurde. Ty. Czekaj. Coś? Nie ma tam za wiele, ale muszę zejść po tą biblioteczkę. Czekaj. To jest kopalnia po prostu, kopalnia. Tak, czyli tak, nic. Tak, tutaj kopalnia. Ej! Ty, Simpson, w porządku? Zginąłem! Creeper mnie wysadził, co jest grane? No nie gadaj. Dobra, mam te itemy, ale dziwna akcja, dobra stary, wychodzimy stąd. Ja nagle, to jest jakieś podejrzane, to mi Creeper od razu jak na łeb tak spadł. Jak to w ogóle się stało, Szczypsonie, że... Nie wiem, ale tak się wystraszyłem.
Wyszedłeś na dół i cię creeper po prostu z dołu rozwalił. Ale tu zdecydowanie nic nie ma, więc... To... Weź tą wodę, ej, ja mam wiadro. Wow, ty masz wiadro, no, moje. Ja mam wiadro. Dobra, to bardzo fajnie, twoje że ja chyba dobra, stary, nic tu nie ma. Idziemy stąd. Idziemy. Tu po prostu... A to? Tutaj wiem, że... Ty. Dawid mi mówi, że tu palionka była obięziona, ale ogólnie wiesz, jakby nie... Nie mam pojęcia, no, tutaj no byłem chyba tu w sumie. Była palionka, a tutaj jeszcze ci pokażę taką jedną a rzecz. A to pokazywał mi Dawid już, no, że można tędy wyjść. Wejść. No, to prawda, to prawda. No więc w sumie, wiesz co, wychodzimy. Ja nie wychodzimy tutaj. Stędy, bo to... A, wychodzimy, bo serio, nic tam nie ma, nic po prostu. Ja, tam jest, znaczy inaczej, tam na bank jest gdzieś jakieś ukryte przejście, bo skoro on ma milki, no to na bank tam gdzieś to musi być. Tylko ja nie mam pojęcia gdzie, stary, i dlatego będę musiał poczekać. Nie ma sensu. Może widzowie coś wiedzą, więc dajcie znać po prostu, jeżeli wiecie gdzie to się kryje. Dasz mi fajerwerki moje, nie mam. Właśnie wiedziałem, że ci troszeczkę wziąłem, no łapowa. No, dobra, dziękuję ci pięknie, więc możemy w tym momencie już wracać na palio nowo. No i co, no i dziękuję wam bardzo widzowie w tym momencie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć milki, no jedyne co wiemy to, że Yeti przyznał się, że faktycznie więzi i milki i palionkę, więc coś w tym musi być.